Ulice Płośnicy na jeden dzień stały się biało-czerwone. Wszystko za sprawą ubranych w koszulki w barwach narodowych biegaczy. W związku ze stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości szkoła podstawowa w Płośnicy zorganizowała bieg dla niepodległej. Pomyślałam tak naprawdę, że możemy zrobić bieg dla niepodległej. Nazwa pojawiła się dosyć szybko. Kiedy rzuciłam hasło w pokoju nauczycielskim, od słowa do słowa powstał bieg dla niepodległej. Jeśli chodzi o sprawy organizacyjne, przede wszystkim trzeba było zabezpieczyć trasę. 30 dni przed imprezą musiały być złożone odpowiednie dokumenty w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Takie, że tak powiem, zgłoszenie zrobiliśmy, no i trzeba było uzyskać zgody różnych instytucji, takich jak Urzędu Gminy w Płośnicy, zarządcy dróg publicznych, PKS-u, naszej Ochotniczej Straży Pożarnej, jeszcze Powiatowej Policji w Działdowie. Jeśli te wszystkie formalności spełniliśmy, mogliśmy przystąpić do organizacji biegu. W biegu wzięło udział około 450 osób w różnym wieku. Przyłączyły się gimnazjum imienia Jana Pawła II z Gródek, szkoła podstawowa imienia Henryka Sienkiewicza w Niechłoninie, szkoła podstawowa w Gródkach i jeszcze szkoła podstawowa w Wielkim Łęcku. A także przyłączyli się pracownicy Urzędu Gminy w Płośnicy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z pracownikami, Gminne Centrum Kultury i Biblioteka z Płośnicy, a także wszyscy chętni do biegu, rodzice i mieszkańcy całej gminy, bo do nich też było skierowane zaproszenie. Wójt Krzysztof Groblewski podkreśla, że ten sposób uczczenia stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości to strzał w dziesiątkę. Chcieliśmy tutaj w tym biegiem podkreślić, że jesteśmy dumni z naszej Polski, z niepodległości, że będziemy dalej dbać o nasz kraj, o naszą suwerenność. Wiadomo, że potrzebna jest do tego historia, żeby dzieci na lekcjach historii nie tylko i w domu uczyły się tej historii i przypominały też naszym dzieciom o pokoleniach, które zginęły, które walczyły za naszą suwerenną i niepodległą ojczyznę. Dzięki takim inicjatywom młodzież od najmłodszych lat uczy się patriotyzmu. Dbamy o naszą narodowość, pielęgnujemy naszą tradycję, dbamy o nasze barwy, znamy hymn państwowy. To cała ta oprawa, która tutaj w dniu dzisiejszym była, to tylko podkreślenie, że my czujemy się Polakami i chcemy, żeby ta Polska była zawsze wolna, suwerenna i żeby nigdy nasze dzieci nie doznały krzywdy. Dyrektor podkreśla, że skoro tak dobrze udała się pierwsza tego typu impreza, nic nie stoi na przeszkodzie, by stała się wydarzeniem organizowanym cyklicznie.